Pokrycie odpowiednim zasięgiem Wi-Fi dużego mieszkania czy piętrowego domu od zawsze stanowiło ogromne wyzwanie. Nie chodzi przecież o to, aby ten internet w ogóle był, ale o to, żeby jego prędkość pozwalała na komfortowe oglądanie filmów czy też nagranie w gry bez opóźnień. Do niedawna stosowano najzwyklejsze wzmacniacze Wi-Fi, które jednak miały swoje problemy, ponieważ powodowały opóźnienia i wywoływały zakłócenia, przez co obniżały prędkość łącza internetowego. Na szczęście na rynku pojawiły się nowe technologie, które te wszystkie problemy wyeliminowały. Dziś pokażę Wam rozwiązanie, które jest proste w konfiguracji. Nie wymaga ono od Was posiadania tradycyjnego routera, ani też specjalistycznej wiedzy. Oto Zen Wi-Fi AX, a zatem recepta na wszystkie problemy z internetem i siecią Wi-Fi, ponieważ to rozwiązanie pozwoli stworzyć w Waszym własnym domu sieć mesh opartą o najnowszą technologię Wi-Fi 6. Jak to wszystko działa i tak naprawdę co dzięki takiemu urządzeniu uzyskujemy, tego dowiecie się oglądając dzisiejszy odcinek na kanale Technostrefa. Zapraszam serdecznie. Ale czym właściwie jest to całe mesh Wi-Fi? O tym już niejednokrotnie opowiadałem Wam na naszym kanale, ale szybko przypomnijmy sobie, o co w tym chodzi. Mówiąc w skrócie, wszystkie urządzenia sieciowe komunikują się ze sobą wzajemnie na kanale, który jest niedostępny dla użytkowników. Dzięki temu urządzenia zachowują najwyższe prędkości bez jakichkolwiek zakłóceń. Skoro część teoretyczną na temat sieci mesh mamy już za sobą, to teraz sprawdźmy, co właściwie oferuje ten zestaw od Asusa, czyli Zen Wi-Fi AX. Jak już zapewne zdążyliście się domyślić, sieć Mesh Wi-Fi, a w tym przypadku AI Mesh, czyli sieć wspierana także dodatkowo sztuczną inteligencją, wymaga do działania więcej niż jednego urządzenia. W tym przypadku są to dwa urządzenia, dwa identyczne urządzenia, routery, które po odpowiedniej konfiguracji zapewniają zasięg Wi-Fi na powierzchni do 500 m². A tak przynajmniej twierdzi Asus, a my oczywiście dzisiaj to sprawdzimy na kanale Technostrefa. Na początku całą sieć należy oczywiście skonfigurować, a jak już mówiłem wcześniej, konfiguracja jest banalnie prosta. Należy wybrać się w miejsce, gdzie mamy połączenie internetowe, w moim przypadku tutaj znajduje się router, wziąć ze sobą dwa urządzenia Zen Wi-Fi AX i podłączyć je do zasilania, ustawić obok siebie. Oczywiście podłączamy do zasilania za pomocą przewodu dołączonego do opakowania. No i do jednego z tych urządzeń podłączamy internet. W moim przypadku jest to internet z modemu za pomocą przewodu Ethernet, tradycyjnego przewodu Ethernet, który podłączamy do portu WAN 2,5 gigabita. Który znajduje się w urządzeniu Zen Wi-Fi. Jako że są to urządzenia identyczne, to nie ma znaczenia, do którego podłączycie internet, które to będzie to główne urządzenie. Może być to albo jedno, albo drugie, nie ma to żadnego znaczenia. No i wstępna konfiguracja w zasadzie jest za nami. A co teraz? Już tłumaczę. Teraz przyszedł czas na konfigurację właściwą. No i normalnie używalibyśmy do tego komputera i przeglądarki internetowej, ale żyjemy przecież w XXI wieku, a że Asus idzie z duchem czasu, to wszystko wykonacie za pomocą aplikacji mobilnej na smartfona. W instrukcji zresztą znajduje się kod QR do pobrania takiej aplikacji zarówno na Androida, jak i na iOS-a, jak w moim przypadku. No i zarówno pierwsza konfiguracja, jak i całe późniejsze zarządzanie Waszą siecią będzie odbywać się tylko i wyłącznie z poziomu aplikacji mobilnej. Bardzo wygodne. Ustawiamy się w pobliżu zestawu Zen Wi-Fi AX, otwieramy aplikację mobilną i klikamy konfiguracja. Teraz musimy wybrać, które urządzenie konfigurujemy. My oczywiście wybieramy router Asus serii Zen Wi-Fi. Oczywiście za pomocą Bluetootha od razu nasz zestaw jest wybrany. No i smartfon łączy się w tym momencie z Zen Wi-Fi. Możemy skonfigurować nasze urządzenia. W zasadzie jedyna rzecz, którą musicie podczas konfiguracji zrobić, to nadać zarówno nazwę, jak i hasło do Waszej sieci Wi-Fi. Automatycznie będą się tutaj generować dwie sieci Wi-Fi o częstotliwości 2,4 GHz oraz 5 GHz i one będą miały dokładnie taką samą nazwę, a urządzenia takie jak smartfony czy laptopy będą się inteligentnie pomiędzy tymi dwoma sieciami przełączać. Konfigurujemy jeszcze hasło administratora i aplikacja dalej samoistnie uruchamia naszą sieć. I w tym momencie możemy przyłączyć się od razu do naszej nowo utworzonej sieci, która już w zasadzie działa w pełni. Cała konfiguracja przebiegła w kilka minut. Tu mamy całe podsumowanie. No i w tym momencie nasza sieć już jest w pełni sprawna i oczywiście działa.
Jak widzieliście, cała konfiguracja była naprawdę prosta i trwała zaledwie kilka minut. No i teraz nasza sieć jest już w pełni sprawna, a z poziomu aplikacji możecie zobaczyć całą topologię waszej sieci i te urządzenia, które zapewniają wam internet w całym waszym mieszkaniu, a przynajmniej tak mówi Asus, co za chwilę sprawdzimy. Oraz oczywiście możemy zobaczyć, jakie urządzenia do sieci są podłączone. W tym momencie tylko i wyłącznie ja jestem podłączony, także tylko i wyłącznie mój smartfon tutaj widać. Natomiast to wszystko, jak i wiele więcej z poziomu tej aplikacji możecie zrobić, o czym opowiem później. No dobra, to by było wszystko na tyle, jeśli chodzi o konfigurację, ale co z tym drugim urządzeniem? Czy ono ma się tutaj znajdować, czy trzeba je gdzieś przenieść? Już wam pokazuję, gdzie powinniście je zainstalować. Warto jeszcze wspomnieć o bezpieczeństwie waszej sieci Wi-Fi. Ten zestaw działa w oparciu o autoryzację WPA3 Personal, czyli o najnowszy system zabezpieczeń, jaki wprowadzono niespełna 2 lata temu. Drugi z routerów Zen Wi-Fi należy zainstalować na przykład na drugim końcu mieszkania albo jak w naszym przypadku na innej kondygnacji. Generalnie chodzi po prostu o znalezienie takiego miejsca, w którym wcześniej mieliście największe problemy z zasięgiem Wi-Fi. Warto zwrócić uwagę na to, że w routerach Zen Wi-Fi zainstalowano dodatkowe porty Ethernet, które pozwolą podłączyć przewodowo do routera np. telewizor czy konsolę dla jeszcze stabilniejszego połączenia. Znalazło się tutaj także miejsce na gniazdo USB, które pozwoli podłączyć do Zen Wi-Fi zewnętrzny dysk USB czy też drukarkę. W przypadku dysku można go potem skonfigurować jako magazyn sieciowy na zdjęcia, do którego będzie mógł mieć dostęp każdy z domowników. Drugi z routerów Zen Wi-Fi w naszym przypadku podłączam w salonie, ponieważ akurat mamy tutaj nietypowo umieszczony modem na piętrze. Ale zanim przejdziemy do testowania prędkości, chciałem jeszcze powiedzieć kilka słów na temat samej technologii, o którą oparty jest zestaw Zen Wi-Fi. To oczywiście Wi-Fi 6, znany także jako Wi-Fi AX. No ale właściwie czym jest to Wi-Fi 6? Otóż w kilku słowach ta nowa technologia zapewnia przede wszystkim wyższe prędkości, stabilniejsze połączenie i mniejsze opóźnienia. Wiem, że większość z was jeszcze pewnie nie ma urządzeń odbiorczych, takich jak smartfony czy laptopy, które są oparte o Wi-Fi 6, ale spokojnie, Zen Wi-Fi jest oczywiście wstępnie kompatybilne i poradzi sobie ze wszystkimi innymi urządzeniami. No a mamy tutaj także aspekt przyszłościowy, jeśli kiedyś już będziecie wyposażeni w te urządzenia, które są wyposażone w Wi-Fi 6, urządzenia odbiorcze, to oczywiście wtedy będziecie mogli skorzystać z pełnej prędkości, zakładając oczywiście, że będziecie mieli połączenie internetowe tak szybkie. W każdym z routerów Zen Wi-Fi umieszczono 6 anten, rozmieszczonych pod różnymi kątami, dla zapewnienia jak najlepszego zasięgu w każdym kącie waszego domu czy mieszkania. Niektórych może zmartwić fakt, że te anteny umieszczone są wewnątrz obudowy. Otóż tutaj jest bardzo popularny mit. To nie ma znaczenia, czy anteny są umieszczone na zewnątrz czy wewnątrz urządzenia. Zresztą o takich mitach i wielu innych związanych z sieciami Wi-Fi i w ogóle z internetem będziemy odpowiadać niedługo na kanale Technostrefa, także subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, aby tego odcinka nie przegapić. Wracając jednak do samych anten, to tego typu konstrukcja i ich rozmieszczenie pozwala jak najlepiej dostroić je tak, żeby pracowały z jak najwyższą efektywnością. Poza tym umieszczenie anten wewnątrz urządzenia pozwala na osiągnięcie minimalistycznego designu i wpasowanie się takiego urządzenia w wystrój pomieszczeń. Zen Wi-Fi generuje aż 3 niezależne od siebie sieci jednocześnie o różnych częstotliwościach, ale o takiej samej nazwie, więc urządzenia końcowe automatycznie przełączają się pomiędzy nimi. Pierwsza sieć to sieć 2,4 GHz, czyli ta podstawowa, która zapewnia najwyższy zasięg, ale stosunkowo niższe prędkości. Wykorzystać ją możecie na przykład do podłączenia różnego rodzaju automatyki domowej albo urządzeń, które zwyczajnie nie potrzebują aż takich super prędkości, jeśli chodzi o internet. Druga sieć pracuje oczywiście na częstotliwości 5 GHz i oferuje prędkości przesyłu do 1200 megabitów na sekundę. No i ta trzecia, ostatnia, najbardziej wydajna sieć również pracuje na 5 GHz i oferuje zawrotne prędkości przesyłu aż do 4800 megabitów na sekundę, czyli do prawie 5 gigabitów na sekundę. To właśnie zapewnia ten standard AX, czyli to Wi-Fi 6. No i oczywiście taką sieć wykorzystacie do tych urządzeń, które potrzebują najszybszego, najlepszego internetu, czy to właśnie do grania, czy też do streamowania filmów w 4K na waszej kanapie, oglądając wasz telewizor. Oczywiście, żeby w pełni
wykorzystać tę przepustowość, musicie mieć także odpowiednio szybkie połączenie internetowe, światłowodowe w waszym domu. No ale na szczęście na polskim rynku mamy już dostawców internetu, którzy oferują internet o przepustowości 1 gigabita na sekundę, a nawet 10 gigabitów na sekundę. Także jeśli tylko macie takie połączenie w waszym domu, no to Zen Wi-Fi tutaj na pewno będzie działać świetnie. Jednakże zawrotne prędkości to tylko jedna strona medalu. Nas przede wszystkim interesuje prawdziwe pokrycie zasięgiem Wi-Fi naszego domu, bo przypominajmy, Asus deklaruje do 500 m², więc teraz zapraszam Was na test praktyczny. Sprawdzimy, jakie prędkości możemy osiągać dzięki Zen Wi-Fi, no i porównamy te wyniki do standardowego, zwykłego routera Wi-Fi. Także oglądajcie! Jak widzieliście, Zen Wi-Fi AX pozwoliło na osiągnięcie deklarowanej prędkości łącza 100 megabitów na sekundę w każdym zakamarku naszego domu. No i oczywiście zestawiając to ze zwykłym standardowym routerem Wi-Fi, no to prędkość osiągana była kilkukrotnie wyższa. Przy okazji warto powiedzieć, że Asus w oficjalnej specyfikacji tego sprzętu podaje deklarowane prędkości realne dla każdego pasma. To znaczy, że podając przepustowość nie sumuje prędkości z dwóch czy trzech pasm, tylko faktycznie dla każdego osobnego pasma podaje deklarowaną prędkość i to tutaj naprawdę zasługuje na pochwałę, bo niektórzy producenci niestety tutaj nie podają tych wartości tak jak powinni. Oprócz tych bardzo dobrych prędkości warto także zwrócić uwagę w Zen Wi-Fi AX na obsługę za pomocą aplikacji mobilnej, która nie tylko pozwala na bezproblemową i szybką konfigurację, ale także na znacznie więcej. W aplikacji znajdziecie kilka ciekawych opcji, jak na przykład kontrola rodzicielska, która pozwoli na blokowanie stron w oparciu o tagi dla konkretnych urządzeń lub też ograniczenie przesyłu danych. Znajdziecie tam także harmonogram pracy routerów, dzięki czemu o konkretnych godzinach przejdą one w tryb uśpienia lub odetną dostęp do internetu dla konkretnych urządzeń. Tych funkcji jest naprawdę jeszcze więcej, dlatego po zakupie Zen Wi-Fi AX warto się z aplikacją mobilną dobrze zapoznać. Także jeżeli lubicie takie sprzęty, które automatycznie konfigurują się i wy nic nie musicie robić oprócz leżenia na kanapie i oglądania filmów 4K, a tylko doglądać to, jak ta sieć działa w aplikacji mobilnej, to zdecydowanie będzie to rozwiązanie dla Was. Także taka aplikacja mobilna jest naprawdę dużym plusem pod względem zakupowym, oprócz oczywiście samej stabilności sieci, no i prędkości przesyłu danych. Na koniec jeszcze krótko o promocji Rate Your Gear organizowanej przez firmę Asus. Jeżeli do końca sierpnia zakupicie ten sprzęt i napiszecie recenzję zestawu Zen Wi-Fi AX, otrzymacie cashback o wartości 60 zł lub voucher na $20 do sklepu Games Planet. Link do promocji Rate Your Gear oraz do ceny samego zestawu Zen Wi-Fi AX znajdziecie naturalnie w opisie pod tym filmem. I to by było na tyle w dzisiejszym materiale. Dajcie znać koniecznie w komentarzu pod tym filmem, czy Wy też borykacie się lub borykaliście się z problemami z Wi-Fi, z prędkością, z zasięgiem. Także czekam na Wasze opinie. No i oczywiście dajcie znać, co sądzicie o takim rozwiązaniu, czyli o Zen Wi-Fi AX. A tymczasem mówił do Was Szakal. Zostawcie łapkę w górę i udostępniajcie ten film, jeżeli Wam się podobało. No i oczywiście pamiętajcie o tym, aby zasubskrybować nasz kanał po więcej ciekawych materiałów oraz wpadnijcie także na naszego Instagrama oraz stronę technostrefa.com. To by było na tyle. Mówił do Was Szakal. Do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się, pozdrawiam Was, pa pa!